Cześć kochani, szybka aktualizacja rynku Ethereum. Witam was w kolejnym poniedziałku. Tradera a zaraz będzie konferencja nasza online, a raczej dyskusja podczas konferencji. Z tej strony Radek Rygielski, Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Od razu ważna rzecz. Kto był na zlocie społeczności Forum Fila, Forum mojego, czyli klub Trader Premium oraz Forum Kabila, wie, że informowałem o dzisiejszym dniu, jako konkretna data do spadków, no i dzisiaj też ten ruch się wydarzył. Patrząc na ostatnią analizę Ethereum, której był stop loss, stop loss agresywny, który został wybity. Cena spadła, wróciła do ważnej strefy, w której byliśmy poprzednio bardzo, bardzo długo. I cały czas, niezależnie od tego, co się dzieje, jakie są newsy, który jest do, pod, jest teraz cena przy ważnej strefie popytowej od 3,3 do 3000, tysięcy, na której może być nawet że jest stąd też. Jest to plus przy 2800, które tłumaczyłem przy ostatniej analizie. Ważnym dla mnie potwierdzeniem będzie to, że dalsza kontynuacja wzrostu będzie możliwa po wybiciu tutaj tendencji. Teraz jest normalny ruch w konsolidacji. To jak widzicie, cena może zejść jeszcze nieco niżej, ale potwierdzenie na dalszy możliwy ruch będzie po wybiciu tendencji, która jest tutaj oznaczona kolorem czarnym. To jest bardzo ważne. Zobaczcie. W live, w którym wychodziłem z rynku przy 3600, było wiele, wiele, wiele pytań: dlaczego w ogóle wychodzę? Jak to jest? Po co skoro jest Hossa? Dlatego wyszedłem z większości pozycji, aby właśnie nie przejmować się takimi spadkami. A na rynku cały czas są otwarte pozycje, które widzicie. Sobol w tym momencie na stracie, ale jest to policzona strata. Stop loss jest właśnie widoczny o tutaj, i czekam dalej na reakcję. Jak nawet, jak jak, nawet jak te pozycje będą wybite na minusie, będą pozycjami stratnymi, to nic złego się nie dzieje, bo po to jest policzony stop loss. Załóżmy, stop loss zostaną wybite. OK, będzie kolejny sygnał. Znów wejdę w rynek. Tutaj nie wiem dlaczego wszystkie poprzednie mamy pozycje pousuwane. Wiecie co, nie powinno tak być. Przejdźmy. Usuńmy. Okej, okay, dobra, jest już. Nie wiem dlaczego to zniknęło, a jak wiecie, zawsze to pokazuje, gdzie te pozycje były, nawet wcześniejsze, więc już to naprawiłem. No i widzicie, czekam dalej na ten ruch. Tutaj te pozycje nie ma, że one są dobre, złe, tego trzeba się odurzyć na rynku, to są tylko durne przekonania. A Ważne jest to, że są te pozycje, które są policzone, stop loss jest policzony, teraz czekam dalej na ruch, której, gdzie potwierdzeniem na to, że ten ruch może się odbyć, będzie jeszcze po której wybicie tej oto tej dencji, tendencji. Więc coś może wejść z krótszym stop lossem. czego nie polecam, a raczej jest to poczekanie na wybicie tendencji, aby mieć sygnał na to, że może dalej cena po prostu wzrastać. Tu jest cała strefa, w której cena może się poruszać, czy góra, czy do jest to bez znaczenia, Chodzi nam tutaj o to, że będzie aktywacja scenariusza dalej po wybiciu tendencji. Zobaczcie, pozycja stratna nie może mieć wpływu na handel, nie może mieć wpływu na jakiekolwiek emocje, bo wtedy jest to hazard, co robi większość osób. Widzę to po wiadomościach, po komentarzach, po strachu. Po co? To jest rynek, to jest zawód, a nie hazard. Chcesz hazardu, jedź sobie do kasyna, rynek nie ma tutaj na to miejsca. Zawsze jak wszyscy płaczą, jak są jakieś newsy, że wiecie, że coś tam upada, że znów kryzysy, wtedy najwięksi kupują. I nie robię tego na chwilę, trafił, tylko w sposób właśnie przemyślany, zrozumiany. Tutaj mam ważną strefę i on, tak jak mówię, mogłem nawet wybić troszeczkę niżej, stąd loss jest właśnie tutaj. Jak go wybijam, nic się nie dzieje, bo loss jest policzony. Wielokrotnie o tym mówiłem. Plus jeszcze potwierdzenie na dalsze wzrosty będzie wybicie tej tendencji w górę. Dobra, szybka aktualizacja za, za nami. Ja kończę. Za 40 minut będzie dyskusja na konferencji online. Będę ja, będzie Fil Konieczny, Kamil Gancarz, Kuba Midel oraz Daniel Jankowski. Do usłyszenia na konferencji i pamiętajcie, kochani, że jutro o 20 będzie live ze mną o strategii, o handlu, o rynkach. Zobaczcie, 625% zrobione przez 2 miesiące, teraz mamy okres, w tym prostu czekamy na dalsze ruchy. To trzeba bardzo, trzeba mieć tego świadomość, że rynki są do handlu, potem są okresy, w których mniej się dzieje i znów są te okresy do handlu. Zresztą, kto nie ogląda wie, są miejsca, w których mniej się dzieje, o tym mówię, że mało się dzieje, że czekamy, a gdy jest akcja, to jest akcja i z tego korzystamy. Do usłyszenia jutro o 20.00. no i zaraz na naszej dyskusji. Kliknijcie sobie w link pod tym filmem, zapiszcie się imię, e-mail. I słyszymy się jutro o 20. Cześć!